Witam serdecznie Was, moi drodzy widzowie, z tej strony Łukasz M. Nadeszła, moi kochani, ta chwila. Mamy finał Ligi Mistrzów, dzisiaj sobota. Real kontra Liverpool. Jak zapewne wiecie, dla Realu to trzeci z rzędu finał, dwa ostatnie wygrane, jest szansa na hat-trick. Natomiast Liverpool dawno grał w finale Ligi Mistrzów, wtedy jeszcze z Milanem. Milan wygrał 2-1. A dwa lata wcześniej Liverpool po karnych wygrał z Milanem wtedy. Tak więc no troszeczkę czasu jest od ostatniego zdobycia pucharu dla Liverpoolu. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy Real trzeci raz z rzędu, czy może Liverpool. 10 saszetek. Wziąłem po prostu troszeczkę więcej, żeby było ładnie, żeby było dłużej i żeby było dużo bramek. Dlatego, moi kochani, miejmy nadzieję, że będzie piękny meczyk. Zaczynamy otwieranie. Piszcie również w komentarzach, jakie są Wasze typy na ten finał. No, jeżeli chodzi o moją osobę, to chciałbym, żeby to Liverpool wygrał. Nie ciągle jedna, ta sama drużyna. Także z mojej strony, dla mnie faworytem jest Liverpool. Zaczynamy, moi kochani. Anderlecht, Lipsk, Anderlecht, Manchester, Atletico i Anderlecht. Nie będziemy tutaj rozróżniać na lepsze, gorsze karty. Każda karta jest jeden punkt, jedna bramka. Mam nadzieję, że troszeczkę tego powpada. Paris Saint-Germain, Lipsk, Anderlecht, Manchester United, Atletico i Barcelona. Tutaj oczywiście karta się nie liczy, jeżeli wpadnie. To jest pro, to nie jest normalna karta, więc to odpada. No i jak już można zobaczyć, będzie bramka dla Realu, ale nie wyprzedzajmy faktów. Tutaj nawet są dwie karty pro. Juventus, Lipsk, Porto, Borussia, Bayern i jest pierwsza bramka dla Realu. Luka Modric wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 1-0 dla Realu. Jeszcze mamy parę minutek pierwszej połowy. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Dwie saszetki zostały w tej połowie. Kopenhaga, Basel, Roma, Juventus, Atletico i Tottenham. Końcówka pierwszej połowy. Czy wynik ulegnie jeszcze zmianie? Kopenhaga, Porto, Basel i jest, moi kochani, bramka dla Liverpoolu. Wyrównanie, Mignolet i mamy 1-1. Ciekawie się zapowiada druga połowa. Tutaj nie ma nic. Tak więc, moi kochani, zapraszam Was na drugą połowę. Startujemy od razu. I patrzymy, kogo trafiliśmy. Basel, Benfica, Manchester, Borussia, Paris Saint-Germain i jest bramka dla Realu. Ponownie Real wychodzi na prowadzenie. Tym razem Sergio Ramos i mamy 2-1. Lipsk, Anderlecht, Chelsea, Monaco, Barcelona i ponownie Monaco. Czyli nadal 2-1 dla Realu. Lipsk, Tottenham, Roma, Barcelona, Chelsea i znowu mamy bramkę dla Realu. Casemiro, klub 100, 3-1. No ciężko będzie teraz Liverpoolowi odrobić te straty, no ale zobaczymy, co się wydarzy. Mamy tak: Atletico, Feyenoord, Borussia,
Paris Saint-Germain, Manchester i znowu bramka dla Realu, Marco Asensio, 4-1. To już jest pogrom. Tyle bramek. Lipsk, Porto, Basel, Roma, Manchester City i Juventus. Czyli moi kochani, meczyk karciany zakończył się wynikiem 4-1. Wygrywa tutaj bezsprzecznie Real Madryt. Zobaczymy, jak będzie w prawdziwym meczu. Tak jak powiedziałem, piszcie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. Ja mam nadzieję, że wygra Liverpool 2-1. To by było na tyle, moi kochani. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.